Podzielmy 240 przez 3. Żeby rozwiązać takie zadanie, możemy po prostu tę dużą liczbę trzycyfrową podzielić przez tę liczbę jednocyfrową. Ale możemy też to, co wiemy o zerze na pozycji jedności i to, co wiemy o dziesiątkach, zastosować do rozbicia tej liczby trzycyfrowej na coś, co będzie łatwiejsze w obliczeniach. Ponieważ liczba 240 ma na końcu 0, to wiemy, że oznacza ona 24 dziesiątki albo inaczej 24 razy 10. Kiedy mnożymy liczbę całkowitą, taką jak na przykład 24 razy 10, to żeby otrzymać wynik, możemy przepisać tę liczbę całkowitą i dopisać do niej po prawej stronie 0 i mamy 240. Czyli 240 to to samo co 24 dziesiątki, czyli to samo co 10 razy 24. Możemy to zastosować do naszego dzielenia i zapisać 240 jako 24 razy 10 i to podzielić przez 3. Zamieniliśmy 240 na 24 dziesiątki, czyli na 24 razy 10. Te dwa wyrażenia są równoważne, oznaczają to samo. Można jedno zamienić na drugie i nie zmieni to wyniku dzielenia. W takim razie wybierzmy do obliczeń to z nich, z którym będzie nam łatwiej. Myślę, że z tym drugim wyrażeniem pójdzie nam szybciej. Wiemy, że mnożenie takie jak to możemy wykonywać w dowolnej kolejności. Dla przykładu, jeżeli mamy 2 razy 3, to to się równa 6. I to jest to samo, co 3 razy 2. 3 razy 2 też równa się 6. Dwie trójki i 3 dwójki, to to samo. Możemy zmieniać kolejność mnożonych liczb bez wpływu na wynik takiego działania. Zastosujmy to tutaj. 10 razy 24 podzielone przez 3. Zmieniliśmy to wyrażenie, zmieniliśmy kolejność, ale nie zmieniliśmy wyniku. Rozwiązanie będzie takie samo. I pojawiło się tutaj dzielenie, które, jak dla mnie, jest znacznie prostsze niż to, co mieliśmy na początku. Nie mamy już tutaj liczby trzycyfrowej. 24 podzielone na grupy po 3 to 8, razy 10 możemy przepisać bez zmian. I teraz możemy zastosować schemat, który już znamy, ten, o którym mówiliśmy tutaj. Kiedy mnożymy liczbę całkowitą razy 10, to możemy tę liczbę przepisać, w tym przypadku jest to 8, i dopisać do niej 0. I mamy 80. To oznacza, że wynik naszego pierwotnego dzielenia to również 80. 240 podzielone przez 3 to 8 dziesiątek, albo inaczej 80. Jeszcze inaczej możemy to zrobić tak. 240 to 24 dziesiątki i jeżeli podzielimy 24 dziesiątki przez 3, to otrzymamy 8 dziesiątek, a 8 dziesiątek to 80. Obydwa sposoby, zarówno ten z zerem, jak i ten z dziesiątkami, pozwalają nam na uproszczenie takiego dzielenia, żebyśmy nie musieli zajmować się liczbą trzycyfrową, tylko mniejszą. Zróbmy podobne zadanie, ale przenieśmy się o rząd wielkości wyżej. Obliczmy coś z tysiącami. Na przykład 4200 podzielone przez 7. Znowu, jak poprzednio, rozbijmy tę dużą liczbę czterocyfrową na coś mniejszego. 4200 możemy zapisać jako 42 razy 100. Bo wiemy już, że jeżeli mnożymy liczbę całkowitą, na przykład 42 razy 100, to możemy przepisać tę liczbę i dopisać do niej dwa zera. 42 razy 100 podzielone przez 7. Znowu możemy zamienić miejscami mnożone liczby, nie wpływa to w żaden sposób na wynik i dzielone przez 7, i pojawiło się dosyć proste dzielenie. 42 przez 7. 42 podzielone na grupy 7-elementowe daje w wyniku 6 takich grup. Przepisujemy bez zmian razy 100. A 100 razy 6 albo 6 razy 100 to 600. Czyli wynik dzielenia 4200 przez 7 również wynosi 600. Tak samo jak poprzednio, możemy również użyć słów zamiast cyfr, zamiast zer i możemy zapisać, że 4200 to 42 setki. I jeżeli podzielimy 42 setki na grupy siedmioelementowe, to otrzymamy w wyniku 6 takich grup, czyli 6 setek. Czyli 600. Obojętnie z jakiego sposobu dzielenia korzystamy 4200 podzielone na 7 to 600. Ale tak jak poprzednio pomogliśmy sobie w tym dzieleniu, zmieniając je najpierw na wyrażenie równoważne, w którym nie ma 4 ani nawet 3 cyfrowych liczb mogliśmy tak zrobić, bo wiemy, co oznaczają cyfry na poszczególnych pozycjach, wiemy, co oznaczają zera i wiemy, jak sprytnie podejść do liczby 100.